Kwadrans po ósmej. Czas to dość wkręcić. Zacierasz ręce? I kręcę. No to kręć, kręć! Radio Parada 93 FM. Halo, dzień dobry. Z tej strony Adam Wachacz z toru kartingowego. Czy z panem Sebastianem rozmawiam? Panie Sebastianie, bo pan jeździł w minioną sobotę naszym sportowym samochodem koloru czerwonego. No dzwonię w takiej dosyć nieprzyjemnej sprawie, ponieważ przeanalizowaliśmy nasze kamery i mamy przerysowane prawe nadkole od strony pasażera. Na pewno nie. Jeszcze, wie pan, sprawdzaliśmy listę wszystkich naszych klientów, którzy wtedy użytkowali ten samochód. Akurat wypadł w tym momencie, bo pan dokładnie nie pamięta godziny, w której pan jeździł, prawda? Godziny nie pamiętam. To było za 15:10. Nie pamiętam. Kamery nam wskazały, że to było w tym czasie, akurat jak pan miał jazdę. No i mamy problem, bo to jest dosyć solidne uszkodzenie, bo to 15 centymetrów krecha. Nie jest to możliwe, bo ja pamiętam swoją jazdę i nie wierzę w to. To jest od strony pasażera, to mógł pan nawet tego nie wyczuć. My teraz czekamy na naszego ubezpieczyciela i rzeczoznawcę i musimy wycenić szkodę. Ja jestem pewien, że nie, także proszę poszukać jeszcze. Może pan przyjechać do nas i wtedy jeszcze raz obejrzymy wideo? Na pewno ja nie. Poszukać dalej może. Jazdy się odbywają tam co, powiedzmy, 2-3 minuty, bo to tak szybko idzie. Tak, wiem. To bardziej boli, bo to nie jest maluch. Proponuję dwie opcje. To pierwszą, że albo pan przyjedzie, też zobaczy z nami to wideo, no i wtedy po prostu już rzeczoznawca wyceni szkodę, ureguluje tę kwotę. A druga rzecz to, że zapraszam do siedziby Radia Parada. Ja jestem Zygmunt i wkręcam cię na zlecenie żony. Przez chwilę mi to nawet przeszło przez myśl. Ja jej się odwdzięczę. Właśnie, dzwonię na zlecenie żony Miry, ale też przekazuję najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dziękuję bardzo. Oczywiście od Radia Parada otrzymasz prezent. Nie żartowałem z tym, że musisz do nas przyjechać. Zaproszenie do kręgielni Dracula jest dla ciebie, tak więc zabieraj kogo chcesz i idź się trochę rozerwać w inny sposób, niekoniecznie samochodowy. Fajnie, dziękuję bardzo. Więc pozdrawiam moją żonę znajomych, no i jeszcze raz żonę, no i nasze dzieci. No my ciebie również pozdrawiamy. Nie stresuj się, samochód jest cały. To tyle dobrze. Fajnie, dziękuję bardzo. No, pozdrawiam cię. Pozdrawiam.